Cześć, tu Bartek z roadracing.pl. Przede wszystkim chciałbym was wszystkich tutaj powitać i podziękować za ważne dla mnie wydarzenie, za 5000 subskrypcji na kanale roadracing.pl. Jest to powód dla mnie do radości, do pewnej satysfakcji. Wszystko to się wydarzyło w sumie dzięki Wam. Chciałbym Wam podziękować za udział w tych filmach, za wszystkie polubienia tych filmów, za, za udostępnianie tych filmów, za czas poświęcony na komentarze, które tu na tym kanale są wyjątkowo takie fajne, konstruktywne i wiele się też z nich można dowiedzieć, wiele się można, że tak powiem, dzięki przy okazji tego nauczyć. I jest to dla mnie bardzo fajna chwila. Te 5000 to jest oczywiście jakiś przystanek na drodze do tego, do czego ja dążę, czyli do znacznie większych zasięgów. Staram się, żeby ten kanał był użyteczny dla Was, żeby była to taka droga i drogowskaz przy Waszych decyzjach sprzętowych, przy ustawieniach roweru, przy tym, jak się tym rowerem zajmować. Będę Rozważam też poszerzenie tego kanału o porady trenerskie, ale oczywiście nie mojego autorstwa, jeżeli się uda, bo to jest na razie tylko plan. Jak wiecie, zajmuję się też prowadzeniem drużyny kolarskiej, dużej drużyny, 30-osobowej ponad, gdzie około 15 osób się ściga i organizujemy też wyścig, także uczestniczycie również w tym. Staram się, żeby ten kontent był dla was ciekawy, nawiązuje powoli, bo tak jak widzicie, no te 5000 to jeszcze nie jest dużo, ale to już pozwala na jakieś miłe, że tak powiem, zdarzenia, takie jak współpraca z dużymi firmami kolarskimi. No, w tym czasie pojawili się też dwaj partnerzy kanału, z których obu jestem bardzo dumny. To polski producent kół Evan Light i salon optyczny Optyk Okular w nie Górze. Dostawca dla wielu z Was Oakley, czyli tych wymarzonych okularów kolarza. Nie bez przyczyny wymarzonych, bo naprawdę dają radę i spisują się świetnie. I staram się przede wszystkim w tych wszystkich tutaj materiałach dla Was trzymać się faktów. Czyli nawet jeżeli rower jest bardzo fajny, ale ma jakieś dwie, trzy wady, yy, to będzie, będę o nich mówił. No, yy, nawet jeżeli jest to rower naprawdę topowy, kosztujący nie wiem, 30 tysięcy złotych, on też nie będzie idealny i też można coś w nim znaleźć. Natomiast znajduję też pozytywy w tym wszystkim, rzeczy ważne dla Was, omawiam geometrię. Lubię też te zimowe filmy, gdzie omawiamy y, ciągiem y, kolejne rodzaje rowerów, kategorie cenowe, kategorie jakościowe. Te filmy będą w tym roku. Nową kolekcję 2022 na pewno w ten sposób omówimy. Te filmy sięgnęły y, po 20 tysięcy wyświetleń, niektóre nawet więcej. Także wrócimy do tego na pewno, jesienią. Mamy jeszcze trochę planów na ten sezon, jeśli chodzi o filmy. I staram się też, żeby jakość tych filmów dźwięku, to wszystko też dzięki waszym jakimś uwagom, które ja oczywiście słucham. I w miarę możliwości swoich oczywiście realizuję, bo nie uruchomiłem tu żadnych Patronite'ów, także muszę finansować to samodzielnie, z tego co tutaj się wydarzy na tym kanale, no bo Google wiadomo, coś tam płaci i. I w taki sposób mnie wspieracie. Wspieracie mnie też zakupami u moich partnerów, czyli we vanlite i w optyk-okularze. Na razie jest ich dwóch, w przyszłości pewnie będzie więcej. Poszukam też naprawdę takiego idealnego studia bikefittingowego. Taki mam plan na tą jesień, powinno mi się to udać. Mam zaplanowaną wstępnie wizytę w jednym ze studiów w Warszawie i nie będzie to VeloArt. W którym chciałbym zweryfikować ustawienia swojego roweru, tak żeby ta usługa była naprawdę kompleksowa, bo niektóre studia są fajne w jednym, w, aspekcie, w jednym aspekcie, a troszeczkę słabsze w innym. Chciałbym znaleźć takie, które można w całości i do bardziej skomplikowanych przypadków polecić. Ok, a co dzisiaj? Przypominam też o subskrypcji. Oczywiście, jeżeli oglądasz ten kanał po raz pierwszy, zasubskrybuj, nie pożałujesz i przechodzimy do rzeczy. Dzisiaj CD60 są już to buty przeze mnie objeżdżone. I takie wrażenia dla Was, I co to jest za but, jak ja go oceniam i ostatecznie dla kogo on jest, a dla kogo nie jest, bo to w, y, chyba taka ocena jest najlepsza, gdzie nie w całkowicie się nie krytykuje coś, albo całkowicie nie chwali, tylko wskazuje bardziej dla kogo to będzie lepsze, a dla kogo gorsze. Jak jest CD60? Jakościowo to jest CD, czyli jest top. Nie ma tu żadnych uwag do wykonania tego butu, do jakości szwów, do, do wszystkiego co, tego, co, co jakości tego buta dotyczy. Także tutaj mamy klasycznego CD z wysokiej półki. Natomiast i teraz są pewne ale z tym butem. W sumie to jedno główne ale, które wpływa na użytkowanie tego buta. Z tym, że ono będzie obojętne dla jednej części kolarzy, a będzie wadą dla drugiej części. Dla kolarzy, którzy mają istotną różnicę, yy, znaczy istotną, w sensie jakieś 3-4 mm w długości stopy, yy, problemem będzie brak tego systemu. Konkretnie chodzi o to, ten retention system, czyli system, który domyka piętę, który powoduje, że w tych na przykład CD-shotach jedynkach, jak wkładałem stopę do buta, yy, to stopa to tak fajnie wpadała w to miejsce, pięta i to było no, idealne uczucie. Natomiast jak widzicie, CD 60 tego nie posiadają. Nie posiadają i to tworzy problem. To tworzy problem mianowicie taki, że ta dłuższa stopa leży jest OK, nie ma żadnego problemu. Bo musisz mieć but dopasowany do dłuższej stopy, no to jest chyba logiczne. Natomiast ta krótsza stopa. No ma dosyć dużą przestrzeń na ruch i się potrafi w tym bucie delikatnie obrócić i uwierać w jedno miejsce jakieś tam sobie, w zależności od waszej budowy, że tak powiem. Z tym butem w moim przypadku właśnie tak jest, także no nie jest to jakiś super udany zakup dla mnie. I ta sprawa powoduje, że te buty dla osób, które mają istotną różnicę w długości stopy na istotą, czyli mówię te 3-4 mm, 1-2 nie będzie problemu wydaje mi się, ale przy 3-4 już będzie, no nie zniwelujesz jej tutaj, podobnie jak nie zniwelujesz jej w wielu innych butach, które również tego nie mają, to jest system, którego, poprawcie mnie, dajcie znać w komentarzach, czy jeszcze ktoś coś takiego robi, domykanie pięty, domykanie tutaj zapiętka przy pomocy śrubki, no ja powiem szczerze, że nie widziałem tego, ale no nie mówię, może gdzieś to jest, może ktoś jeszcze to robi. Natomiast CD robi to na pewno i to bardzo pomaga w takich sytuacjach. I jeśli chodzi o ten but, to zresztą tego buta jakichś tam większych problemów nie ma. Jest tutaj też taki system, który troszeczkę mam wrażenie, że został zbudowany, żeby obniżyć wagę tego buta, czyli ten paseczek tutaj. Ja uważam, że ten pasek nie jest zły, bo jego się ustawia raz, ale jak chcesz sobie go regulować w czasie jazdy, to też nie jest jakiś świetny. To wolę mieć dwie, dwa takie pokrętła, tak jak było w tym CD, w CD-shotach i w innych butach, w których te, w których te pokrętła były na boku. Natomiast to się ustawia raz, to nie jest jakiś, jakaś historia. Yy, bardziej bym się skupił na, tej, yy, tutaj, na tym braku, czyli braku tego domykania. No, te buty zostały zaprojektowane jako buty dla Egana Bernala, między innymi dla innych kolarzy takich topowych. No i oczywiście udostępnione amatorom, jak to zawsze bywa. Yy, natomiast ta wada, yy, ta cecha, no, może te buty zdyskwalifikować u pewnych osób. Wyglądają one super, no wiadomo, wizualna strona jest fajna, ale wizualną stroną się nie jeździ. Potrzebujemy komfortu na, yy, na szosie yy, i tego komfortu w takiej sytuacji tutaj no raczej nie ma. Natomiast jeśli chodzi o sztywność, o pozostałe rzeczy, o oddychalność tego buta, o to jak ten but oddycha, wszystko jest spoko. Jest tutaj to odkręcane jeszcze, yy, odkręcana taki gadżecik, który może Wam poprawić wentylację jeszcze tego buta. Także od tej strony jest ok. Natomiast no, ta jedna rzecz warto zauważyć w butach CD, że tego tu po prostu nie ma. Yy, ja myślałem, że to nie będzie jakaś, yy, jakaś historia. Zamówiłem ten sam rozmiar co w tych butach. Lewa stopa jest ok, a prawa się obraca i uwieram je tutaj w tym miejscu. Także te buty raczej pójdą na sprzedaż. Jeżeli ktoś z Was byłby zainteresowany zakupem takich butów potestowych miesiąc, półtora, jedno siłem. proszę napiszcie na maila team.mauparodracing.pl: jesteśmy się w stanie dogadać, jeżeli macie równej długości stopy nie powinno być problemu, powinno być ok natomiast jeżeli nie, no to też uczciwie mówię, że ten system jest dużo lepszy i wtedy jeżeli ktoś jest przyzwyczajony do CD-shotów to CD-shoty ponowić albo CD-shoty dwójki i powinno być git, czyli ten system naprawdę ma swój sens on jest w stanie zaadaptować właśnie w takim zakresie buta do Waszej stopy, no i jest to świetny pomysł cd ego. No i tak jak mówiłem Wam wiele razy, mnie ta waga CD jakoś nie przeraża, nie jestem wyczynowym kolarzem, jestem czystym amatorem i ja na tą wagę tak nie patrzę, patrzyłem na wiele innych rzeczy, między innymi na wygodę, a te CD-Shoty dwójki to były buty. Na, no 200 km w nich przejechałem bez żadnych problemów, bez żadnych dyskomfortów, po prostu idealne buty. Jednak wracając do CD-60, warunkowo można je, znaczy można je bezwarunkowo polecić, ale osobom o dwóch Równych stopach, równej długości stopach, tam według mnie różnica dopuszczalna to jakieś do 2 mm. Dobra, i tyle o CD60. Dzisiaj dla Was taki updatecik po tam krótkim okresie używania nie wiem ile minęło z półtora miesiąca może. I. Czekajcie na następne materiały. Pamiętajcie o subskrypcji, bardzo ona tutaj rozwija ten kanał. Kolejne materiały będą się kręciły. Mieliśmy teraz 5 dni nieciekawej pogody w naszych stronach na Dolnym Śląsku. W związku z tym no, kilka materiałów, które chcieliśmy nakręcić w borach nie powstało i. Tyle dla dzisiaj dla Was. Raz jeszcze bardzo dziękuję wszystkim za oglądanie tego kanału, za wspieranie tego kanału, za, za dobre słowo. W komentarzu za tego kciuka w górę to wszystko bardzo mnie motywuje. Cieszę się też z tego, jaką mam publiczność, bo publiczność jest naprawdę tutaj fantastyczna. Taka uwaga pozytywna: jedzie już do mnie kolejny rower marki Giant na testy. Zobaczycie już niedługo co to będzie za rower, będzie to kolejny rower w przystępnej cenie, takie testy cieszą się dużą popularnością, ja też się z nimi dobrze czuję, oczywiście te lepsze rowery też lubię potestować, nie będę ukrywał, znaczy lepsze, droższe, natomiast ten rower będzie za 10 tysięcy tam z malutkim kawałkiem, szosa i nie będzie to TCR, poprzedni TCR, TCR po testach, no nasz kolarz najlepszy dwukrotny mistrz Polski nie mógł się z nim rozstać, postanowił go zakupić. I jest szczęśliwym właścicielem y, Gianta TCR. Bardzo dziękuję raz jeszcze. Do zobaczenia w następnych materiałach. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. Trzymajcie się.